Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose jest ze mną. Krajzic, cześć. Padałan Krajzic. Słuchajcie, epicka gierka na Hypixelu Galaxy Wars. Epicka. Dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, czyli dla takich starszego pokolenia. Macham sobie mieczykiem. I ten mieczyk wydaje odgłosy. Normalnie rewela. Krajzic, jesteś? Jestem, wiesz, bronię tutaj tego. Jest jakieś takie dziwne, fantomowe te trupery. Ten totalnie fantomowy nie jest. Dobra. Trzeba zabijać tych sitów jak najwięcej. Sheetów. Nie no. Uwielbiam. Uwielbiam tą grę. Jest świetna, ale no, ja już zginąłem. Ale a tu się zlagował koleś w powietrzu. Masz zawsze jeszcze pistolecik. Wiem. Jest, mam jednego killa, mam jedną asystę, jest bardzo dobrze. I generalnie rozchodzi się o to, że na Naboo, bo to wydaje mi się, że to jest Naboo, trzeba doprowadzić naszego robocika do celu. I ciemna strona mocy skutecznie próbuje nam tą... zabił mnie ktoś. Próbuje nam przeszkodzić w tym, a my mamy przepchać tego robocika do końca. Jest jeszcze coś takiego jak deszcz, nie wiem czy widziałeś. Nie wiem, no tak, deszcz widziałem. Ale jak na razie próbowałem... Jest, zabity. A, jestem mistrzem Jedi. Wow. Zginąłem, ale trzech naraz mnie atakowało. Ale fajnie jest to, że jak idę i trzymam blok, to w tym momencie po prostu odbijam te pociski, blastery. Tak? No po prostu blok trzymasz i w tym momencie odbijasz. Ej, ale nie, weź sobie przełącz w ogóle na chwilę mieczyk na coś innego i odgłos. Gin tu. Dobra, zginął. Zginął? I kolejny? Łoty w dzwonek, ale ich tutaj leci. Dobra, ja muszę dash wcisnąć. Oj, ktoś mnie klepnął. Ale chyba ten droid leczy nas? Coś leczy, jakiś taki promień wywala on. Nie wiem co robi, ale generalnie jest fajne. Shita trzeba zabić, tu był shit. Czekaj, bo... Już chyba zginął. Kurde, nic nie widzę. Co ten Stormtrooper tutaj robi? Nic nie widzę, bo mnie ten, wiesz... O kurde, i zaraz nam zamknął przejście, bo trzeba będzie naokoło iść. Zamknęli nam przejście. Albo zginąć. No właśnie, jak zginiesz, to już nie przejdziesz. Aha. Znaczy, musisz iść naokoło wtedy. Dobrze, że sobie obczaiłem w poprzedniej gierce, jak się przechodzi na drugą stronę. Ja właśnie nie wiem, i właśnie zginąłem. Dobra, lecę. Cześć, szycie. Świetnie. Ty, jak trooper zginie, to chyba pojawia się z niego taki bot. Tak? Tak to wyglądało. Jak zombie w tym. Aha. Dobra, zabiłem kolejnego. O. Mam już 5 kill i 1 asystę. Ja mam 4 kille, 1 asystę, 4 kille i 4 troopery zabiłem. Czyli to takie boty. Ja chyba 5 właśnie zabiłem. Tak, zabiłem 5 trooperów, mam 1,5 serduszka, także nie liczyłbym na to, że długo jeszcze przetrwam. Ja pcham... Ale mam dash. Naszego R2-3R0, nie wiem jaki to jest, jaki on ma numerek. Dobra, jestem uleczony w pełni. Jejku, to jest... ATST jest przed nami. No ten nas leczy. Wiesz co, to jest ten maszyna krocząca, która była na... Gdzie ona jest? Tu. A tutaj, faktycznie, nie zauważyłem jej ostatnio. Na... No. Jak no się wiem, nazywało? Na Tatooine. Nie Tatooine, tam były... Na Elderon, nie... Nie Eldron, tylko... No też. Księżyc tam był. Eldron. No tam, gdzie w zimowej, no. Nie, to nie było zimowe, to był księżyc, był taki, wiesz, taka dżungla i były te Ewoki biegnące i takie małe. To nie było ten? Już nie pamiętam wszystkich nazw. Oceniam właśnie z Jinxem, ja się zastanawialiśmy, jak się... coś tutaj pomogłem zabić. Zastanawialiśmy, jak się to nazywało. Ginta! Uj! No tak, granatą nie odbiję. A ja wpadłem w środek w ogóle, kurde. W środek wojny wpadłem. Chyba się nie da w ogóle zniszczyć tego. Tak, robocika się nie da zniszczyć. I tutaj jedynie rozchodzi się o to, żeby... O to, żeby... Nic nie widzę, zginąłem. Żeby on dotarł w czasie. No ty, ja pierdziut, ja ich zabiłem ich kilku nawet.
Kill Mr. Purpose, dobra. Ja tutaj lecę. Ostatnio teraz mam taką słabszą, że tak powiem, pasę, bo 3 deady bez żadnego killa, bez żadnej jakiejś większej asysty. Znaczy ja mam 7 killi, 6 deadów, także ciągle jestem... 6, 4 kille, 7 deadów. Ale to się zmieni, bo tutaj, o, już dostałem. O, jest kill i tego, Turper. Chodź tu, Boba Fecie. Boba. O, zginąłem. No tak, chodź tu, mały. Kurde, jak oni mnie tak szybko zabijają. Wiesz co, masa, po prostu masa i tyle. No jest ich dużo, to faktycznie, ale my ciągle jesteśmy w przewadze z tego co widzę. Tak, jesteśmy w przewadze. Jakoś zauważyłem, że tej po dobrej stronie tak zwykle jest dużo. Ostatnio byliśmy, tylko graliśmy 4 przeciwko 9. Wiesz co, nie wiem czy odbijam te pociski, jakoś ich nie odbijam. Ja odbijam. Jezu! Gdzie ja jestem? Gim. Jest, zabiłem kolejnego shita. Ła, wow, dobra, no. Musiałem się schować na chwilę, bo trochę dostałem wciry. Ty, ale ty jak stajesz w miejscu, to ci przywraca życie natychmiast. Jak po prostu odpoczywasz. Wiesz co, moc, Jedi powinien mieć moc, wiesz co, po prostu odpoczywania. Co ty mi tu na daszu próbujesz zabić? Zginąłem. I zabił mnie. Dobra. Jak w ogóle wyglądamy? Jak my w ogóle wyglądamy? No jak takie Jedi. Jo, ci fajne, wyrąbiście. Mam kapturek nawet. No. Dobra, biegniemy. O, tu jakieś trupery. A tutaj szyty. Nie wiem, czy te trupery cokolwiek robią konkretnego, bo za nich się nic nie dostaje większego. Kurde, umieraj! No chamie! Umieraj, dobra, chyba kogoś zabiłem, ale to chyba. No chyba. Wiesz co, bo trochę mało czasu nam zostało, a goście... Dobra, to ja biegnę za wózkiem. Dobra. Jak? Oj, zabił mnie. Oxyman. To jest takie jak Obi-Wan. No właśnie tak mi się skojarzył. Dobra, na razie trzymam dalej ten poziom, bo 9 killi, 8 deadów, 3 asysty, 8 troopersów zabitych. Także... Ja mam 7, 3, 10 i 7. Ale za to teraz... Chodź tu trooperzy, złe trooperze, gracze trooper, bo to są gracze trooperzy i moby. No i moby troopery. Znaczy takie zombie i gracze. Jest. Przeszedłem z punktem. Ja jeszcze chyba zdążę. Chwała Crysisowi. No dobra. Leć mój... Moving R2. A, to jesteś obok mnie, czyli... Skąd? Wow, Boba Fett. Jest. Ale te dźwięki w ogóle. Rewela. Oj, mam jedno serduszko. O, zabiłem kogoś tym pistolecikiem. Myślałem, że odbijaniem. O, jest, to leczy. Leczy. Moc mnie leczy. O, widzę purposza. Mhm, a ja odednąłem. Widziałem purposa. Ty zabiłeś purposa, zemszczę się. Ty, myślałem, że kogoś zabiłem, a tu nic. GC cię zabił wtedy? No. Ty cię pomyśliłem. Wiesz co? Nie wiem, gdzie jestem. O, zginąłem. Coś do mnie strzelało z góry. Nie wiem, w którym kierunku mam iść. A, gdzieś jest. Czekaj, to teraz ja też się pojawię. Dobra, chyba mniej tędy więcej. Tędy pójdę. A, coś kojarzę, bo tu biegałem wcześniej. Jest po linii. Idę po linii, tylko mam takie pytanie, czy to jest jedyna plansza, bo tak naprawdę 3 razy już graliśmy i 3 razy dokładnie w tym samym miejscu. Nie wiem, no nie zdziwiłbym się, te plansze Kurde, są znowu duże. Zginąłem. Oraz, no, nieźle obudowane. Bo chciałbym też sobie zagrać chociaż jedną rundkę. Na jakiejś innej mapie, na przykład na Tatooine. No dokładnie, bo Nabu jest spoko, zawsze mi się podobało, ale... Co ten Jerry, tak? Jakiś granatnik, czy co miał? Znaczy, bo są też granaty. Nie wiem. Ciemna strona mocy ma granaty. Byłem po tej ciemnej stronie mocy nawet. Panie. Byłem trooperem, a potem byłem maruderem, czyli Sithem. Cholerny świat, oni się teleportują normalnie, ci ludzie. Znaczy, te Sithy. Shity. Zemsta Sithów, dobra. Kurde. Biegniemy. Chodź tu! Zabiłeś Anakina, teraz ja zabiję ciebie. Ty, no ja nie wiem do kogo ja macham w ogóle. O, zabiłem kogoś. Też mam. Ale to zupełnie niechcący, bo tu się za dużo dzieje. Tu jest straszna ten... Też zginąłeś? Nie. Jest, zabiłem. Chodź tu, zwykły Boba Fett mnie nie pokona. A może to Django? Django. No nie wiem, albo po prostu oni mieli tak... Bo... Ten strój to był strój jakiejś takiej organizacji. Co ty myślisz, że jak zostawisz mi tu jakiegoś klona? Łowcą nagród.
Jezu Chryste, o panie. Kurde, ile tu ich spada. O, zginąłem. Gównowidza. Ale ładną pasę miałem, biegałem dosłownie jak oszalały. No, a ja właśnie mam beznadziejną pasę i zaraz dednę. Mhm, właśnie dednąłem. A dużo ci zostało życia tam? Mnie? Ja nie, nie, temu, co to właśnie. Nie. Wiem, że zostało nam 4 minuty i 70%. Nie, to spokojnie, to damy radę bez pierdnięcia tam. Dobra, znalazłem krótszą drogę nareszcie. O. Jest. Ty zginiesz, komandorze. Jest, zginął. Wiesz co, dla mnie ta gra jest po prostu przeepicka. SG w najlepszym wydaniu, z najlepszych możliwych. Dobra, leci ten nasz? 81%, gdzie on jest? On jedzie. Tutaj jest. Ja jestem przy nim. Bo tam oni wyskakują z tego statku, bez sensu tam stać w ogóle. Niech podejdą do nas. No. Bo łatwiej jest bronić twierdzę. Niż robić wycieczki. Jest, poszedł. Zabił go, ja dostałem asystę. Czekaj, a ja muszę się schować na chwilę i się wyleczyć. Jakim cudem? Trooper mnie zabił, skąd? Aha, tutaj stał. Mnie zginął, ale miałem jedno serduszko, więc nie dziwię się, że zginąłem. Że umarłem. O, no to razem byśmy umarli. Chwilę po tobie, ale taką naprawdę krótką chwilę. No to gdzie ty jesteś? No już jestem. Idę, biegnę. Gdzieś chyba nawet za tobą. No około jakoś lecisz. Tak, jestem za tobą, centralnie za tobą. Aha. Snajperzy pieprzeni. Mhm, rzucił we mnie tę. Najgorzej, że... O kurde. Świetnie. Tu jest ich pełno, a naszego ani jednego. I zatrzymali nam droida. A gdzie jest ten droid? Co się z nim stało? Nie mam pojęcia właśnie. Co się cofnął? Czy my go przejmujemy? Nie widzę po prostu tego, ale on tu gdzieś jest. On tu jest, tylko go nie widać. Przeszedłem jeszcze. Ole fart. Ja tu walczę. Obi-Wan, nie gin. No właśnie, wiesz co, coś na początku szło mi znacznie lepiej, a teraz jakoś tak. 19 kili do 14 tych. Do dupy mi idzie. I 8. Właśnie, bo tutaj nas powinno być więcej, a rozproszyliśmy się. Co? Bo nie byłeś tu jeszcze? Mogę rzucać mieczem. Jak? Ku! Rzuca się mieczem. Ale kurde odjazd. Rewelacyjne. Ale miecza teraz nie mam. Jest. Ale oberwał. To było piękne. Ty, to jest świetne w ogóle. To jest rewelacyjne. No. To jest super. Po prostu rewelacja. Lol. Piękne. Dobra, lecimy za naszym niewidzialnym droidem. A gdzie on jest? Tu. Aha, tu gdzie puszcza te takie... O. Oż ty kurde dzwonek. Chyba zaliczyłem asystę. Nie zaliczyłem asystę, a szkoda. O, zabiłem gościa latającym mieczem. To już jest koniec, to już jest końcówka. Tak, to już jest koniec. No, wygraliśmy to. No bo, a nie no, gra jest absolutnie epicka. Dobra, cicho bądź, bo ty w innym tym... Wiesz, przez internet jest opóźnienie i mi zepsuł mi piosenkę. Nie no, epicka. Jeżeli chcecie więcej, mam... Znaczy ja w ogóle chciałbym inną rundę zagrać, szkoda, że... Spróbujmy. Ja proponuję, żebyśmy... Może jeszcze będzie jedna. Znaczy, że poszło nam króciutko, ile tam, 10 minut? 15 minut. No dobra. Nie, no to jest ta sama plansza. To chodźmy po drugą stronę. To ja właśnie, to ja chcę być po ciemnej stronie mocy. Czekaj chwilę, bo mi się to wszystko... O, jest. Zmaksymalizowało. Maruder. Ja pójdę jako... A jako trooper pójdę może? Bounty Hunter? Nie, ja trooper. Ja chcę być trooperem. A ja maruderem. Mimo wszystko zostanę. Wiesz, zawsze podczas gry można zmienić sobie... No dobra, to ja też będę trooperem. Na sam początek przyda się po prostu ostrzeliwać ich. No szkoda, że nie ma innych plansz. Mamy nadzieję, że twórcy tej gry rozwiną to, bo... No jest po prostu wow. Robicie, wiesz, na Gwieździe Śmierci to samo robić, albo kurczę, no na Tatooine.
Edoran? Eldor, kurczę, jak się te Ewoki, skąd one były No Ewoki? właśnie, nie mogę sobie też przypomnieć. Ewoki. Eldran. No, no jakoś coś takiego. Bo już zaczęliśmy. Widzę. Czekaj. O, ty, o tu jest wyrzutnia rakiet, tu jest. Tak, mamy granatnik. Dobra, i lecimy. Prawym się strzela. A co to jest turret? Turret to taki latający sobie i on ci pomaga i warto by go użyć w momencie, kiedy jest dużo. Aha, zapomniałem, że do swoich trzeba strzelać. Znaczy do niebieskich trzeba strzelać. Zapomniałem o tym. Wiesz co? Flashbang leci. O, okay. Sporo osób tam chyba przez tego mojego flashbanga zginęło. Zabiłem kogoś. Uki! Dobra, zatrzymałem tego nieszczęsnego paskuda. Druida. Dobra, ja się tu schowam na chwilę. Ciekawe, czy mi przywróci życie. Tak, przywraca życie tak samo jak tym. Dobrym. Jak tym dobrym. Albo złym, w zależności. I tam... Słyszałem wersję, że tak na dobrą, że tak ogólnie to w drugą stronę jest z tym bycia dobrym, byciem złym, ale... Stój. Acz to! Jedi, gin! Gincie, umierajcie, psy Jedi! Ja sobie stoję z boku i on mnie kompletnie nie widzą. O, dopiero mnie ktoś zabił, teraz. 2 kile, 4 asysty, 1 dev. 3 kile, 4 asysty, 0 deadów. O kurde, ale respawning jest dłuższy, dużo dłuższy. No. O, to utrudnienie i to spore. Ej, teraz strzelam na ślepo, ale chyba coś zabiłem albo zasysowałem. No zabiłeś Roy Roya, 0-1. I bardzo dobrze. Wiesz, strzelałem jak prawdziwy stormtrooper, na ślepo. Nie, ale też widziałem teorię, że... O, zginąłem. Że tak naprawdę do trooperzy oni specjalnie tak nie trafiali i to jest całkiem logiczne, ponieważ oni tak w sumie to oni nie chcieli zabić Luka, tylko chcieli sprowadzić Luka do Vadera. No i tak, oni specjalnie tak nie celowali, a mieli opinię naprawdę dobrych strzelców. Zresztą, tak samo jak strzelali do księżniczki, to po co mieliby ją zabić, skoro to była córka Vadera, a nie jakiś tam rebelian, którego warto zabić. Tych, co trzeba było zabić, to zabijali i tyle. No dokładnie. A ja właśnie bawię się w Campera. Uff, masz pan. Ja nie wiem, do których mam strzelać, już do szczerze powiedziawszy. Z tym z niebieskimi. Tak, tylko że jest takie zamieszanie, że ja tam nic nie widzę. Ja strzelam do wszystkiego. No właśnie, ja też. Mam 8 asyst. Ja mam 5 i 6 kili. Wiesz co, jeżeli dobrze pójdzie, to może być szybka runda. Bo ten... A jeszcze 3 minuty. Bo on cały czas stoi. O, zabiłem coś. No tam na półce, na półce po prawo, na półce po prawo. Ja zginąłem. O, ale widzę właśnie, widzę. No weźcie go ktoś, kurna, ściągnijcie. Już, biegnę tam. Ja też. Szkoda tylko, że... Dobra. Okej. Okay. Umieraj, gnoju. Psie Jedi. On cały czas stoi, ty tu nikogo nie ma. Widzę, ja tam właśnie strzelam. Dobra, ja tu strażnika jeszcze postawiłem. Okej, tureta. I kolejny dead. Ty, 2 minuty jeszcze zostało. Pilnujmy tego miejsca i może się uda, że... Że uda nam się... Że zakończymy tą rundę szybciej niż się tego można było spodziewać. O, dobra, stawiam turecik tutaj. O, zabiłem. Pewnie turecik mój zabił. Mam 8-8-2. Dobra, jest. Ty kolejny zginął. Ja pierdziu, ty uda nam się. Jedi leciał. Turet kolejny. U mnie dopiero za 7 sekund pójdzie leci. O, jest, zabiłem kolejną osobę. Czy ja nawet nie wiem, czy kogoś zabiłem, czy nie, bo mam tyle asyst, człowieku, że... Tu, z góry jest tu, tego trzeba zniszczyć. Tureta? Jest. Tak, zniszczyłem go. Czekaj, nie, właśnie, jest. Kurde, mogłem się schować, nie zdążyłem. Wyskakuję. Zablokujcie go. Aj, zginąłem. Ja też, 5 sekund, 4, 3, 2, dawaj.
2-1. Ale teraz respawn szybko poleciał. Wiesz co, Stormtrooperzy mają szybki respawn, za to Jedi, Sithowie, Marauderowie mają Tak samo miałem 15 sekund. Ty stój tu. Oj, oj, nie. Stój! Dobra, przyblokowałem go znowu. Jest, coś idę, poszło. Wiesz co, ja mam pomysł fajny. No? Skitrałem się, więc będę miał cały czas życie. Aha. A będę strzelał do droida, żeby stał. Bo do niego można strzelać, żeby stał? Tak, no jego trzeba raz trafić, tylko żeby stanął. Aha. A mam dobrą pozycję, nikt mnie tu nie widzi. Zostało 30 sekund. 28 sekund. O, ktoś mnie trafia. Mam fajną pozycję za winklem. No właśnie, ja też jestem za winklem. A, zginąłem. Stój. 10, 13, 4. Dobra, ci o 15 sekund musimy go jeszcze utrzymać. Uuu, nieźle. 10, 12. 10, damy radę. On już nie dojedzie. On już nie dojedzie. Zwiesiło mi się, mam laga. Spoko, 4, 2, 1, stoi. Stoi, ale mam laga! No to... Jest, wygraliśmy. No na końcówce, naprawdę, zawiesił mi się Minecraft na końcówce, znaczy mam laga totalnego, wisi mi wszystko, biegam sobie pośród... Ty, ale jaki efekt w ogóle, strzały w powietrzu wiszą, no, a ja sobie biegam po planszy. Nieźle. Ale fajnie, bo na sam koniec jest takie dam. A mnie wywaliło. Też mi się Minecraft zawiesił, też mi wywaliło, więc już nie słyszymy siebie, więc na tym skończymy. Nie, więc... znaczy mi się dalej nagrywa, więc się słyszę. A właśnie u mnie nie, więc ja mówię, trzymajcie się bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć. I dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć.